Poranek Radia TOK FM. Joanna Senyszyn mówi, że nie poprze nikogo w drugiej turze wyborów. Komu to służy? Zadam takie pytanie. Joanna Senyszyn nie pamięta zapewne tego, co było kilka lat temu, kiedy rządził PiS, a ja doskonale pamiętam. Byłem wtedy szefem SLD i pamiętam nie tylko atmosferę IV Rzeczpospolitej, nie tylko te działania, które podejmował Jarosław Kaczyński i PiS w obszarze prokuratury, CBA i tak dalej, bo to jest często przypominane, ale oprócz tego wszystkiego Jarosław Kaczyński i PiS prowadził politykę antyspołeczną, którą nazywał polityką społeczną, polityką lewicową. Tymczasem wiele rozwiązań, które zostały przeprowadzone, dzisiaj negatywnie wpływają na codzienne życie ludzi. To zarówno sprawy związane z podatkami, to zarówno sprawy związane ze składkami, ale też zaniechanie tych reform, które zostały zapoczątkowane w edukacji, na przykład sześciolatki. No, to była polityka sześciolatki, które nie poszły do szkoły z powodów ideologicznych, a były do tego przygotowane środki. No ale mówi pan tak, jakby Senyszyn chciała głosować na Kaczyńskiego. Ale ja nie chcę odnosić się do moich kolegów. Nie, ale pytanie, nie kreuję dzisiaj polityki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mówię za siebie, mówię dobitnie i mocno. Będę głosował na Bronisława Komorowskiego. Nie dlatego, że popieram ideologicznie Platformę Obywatelską, bo to jest oczywiste, że nie, ale nie chcę obudzić się w roku 2010 na jesieni z Jarosławem Kaczyńskim jako prezydentem i z PiS-em, który ma władzę, bo to byłoby coś, co już raz przeżyliśmy i wystarczy. Aleksander Kwaśniewski jednak wstrzymuje się z deklaracją. Wstrzymuje się dzisiaj, ale też tak jak sam to określa, bo nie chcę tutaj wchodzić w rozgrywki związane z tą drugą turą prowadzone przez SLD. Chcę trochę stać z boku w tym czasie, ale jednoznacznie sugeruję, że zagłosuję na Bronisława Komorowskiego i jak znam Aleksandra Kwaśniewskiego, jak wróci, to mocno to powie, po to, żeby zmobilizować też naszych wyborców i swoich sympatyków. A nie powinien już teraz? Powstrzymania Jarosława Kaczyńskiego.